Wraz ze zniszczeniem Czarnego Słońca zaczęły się problemy z pamięcią. Spędziłam zbyt dużo czasu po drugiej stronie. To powoli zżera mój umysł. Kawałek po kawałku. Wspomnienia zaczynają się mieszać. Powoli zamazują się. Jak sen zaraz po przebudzeniu. Tracę poczucie czasu. Nie czuję, co wydarzyło się najpierw, a co potem. Teraz w mojej głowie wszystko dzieje się jednocześnie. Jakbym oglądała ten sam film, w kółko i w kółko i w kółko ten sam. Ciąg obrazów pozbawiony sensu. Od paru tygodni cały czas piszę. Próbuję przelać swoje życie na papier. Jeśli je zapomnę, kartki będą pamiętać. 3 miesiące od zdarzenia wciąż prowadzone jest śledztwo mające na celu wyjaśnić tajemniczą śmierć 283 osób w wojskowej bazie Pentagonu. Przedstawiciele rządu potwierdzają, że władze i śledczy dokładają wszelkich starań, by wyjaśnić przyczyny tej straszliwej tragedii. CIA na razie zostawiło mnie w spokoju. Pewnie są bardziej zajęci konstruowaniem kolejnego kondensatora. Nie mają zamiaru zarzucić eksperymentów. Odkąd się dowiedzieli, co jest po drugiej stronie? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Muszę teraz poukładać swoje życie. Życie bez Aidena. Od kiedy tylko pamiętam, marzyłam o życiu bez niego. Wolna od jego niekończącej się obecności. Pragnienie się spełniło. A ja stoczyłam się w otchłań rozpaczy. Czuję, jakby część mnie została wyrwana. Cały dzień płaczę. Wiem, że to głupie. Kurde. Tak bardzo za nim tęsknię. Mijały miesiące, pełne całkowitej bezczynności. I obudziłam się. Nadszedł czas. Czas, by zacząć działać. Zacząć nowe życie. To było oczywiste. W głębi duszy zawsze to wiedziałam. Potrzebowałam tylko chwili spokoju, aby zrozumieć, co czuję. Długo uświadamiałam sobie, jak bardzo kocham Ryana. Tak długo byłam sama i smutna, że zapomniałam, jak to jest kogoś kochać.
Pojechaliśmy najdalej, jak się dało. Na nowo uczyłam się kochać. Ufać drugiemu człowiekowi, przestać walczyć i nieustannie uciekać. Po prostu uczyłam się żyć. Nigdy więcej już o tym nie rozmawialiśmy. Jakby to się nigdy nie wydarzyło. Jakby infrawymiar nie istniał. Jakby miał się już nigdy nie pojawić. Mam wizję. Przerażające. Wmawiam sobie, że to tylko koszmar, ale sama się okłamuję. Gdy raz otworzy się puszka Pandory, nie da się już jej zamknąć. Nie. To wizje przyszłych zdarzeń. Umarłam już 2 razy. Przestałam obawiać się śmierci. To było oczywiste. W głębi duszy zawsze to wiedziałam. Potrzebowałam tylko chwili spokoju, aby zrozumieć, co czuję. Powiedziałam Ryanowi, że nasz związek nie ma przyszłości. Nasza wspólna przeszłość była zbyt burzliwa. Chciałabym o tym zapomnieć. Powiedział, że to rozumie. I że zawsze będzie na mnie czekał. Wiem, że coś do niego czułam, ale to nie było to uczucie.
było oczywiste. W głębi duszy zawsze to wiedziałam. Potrzebowałam tylko chwili spokoju, aby zrozumieć, co czuję. Powiedziałam Ryanowi, że nasz związek nie ma przyszłości. Nasza wspólna przeszłość była zbyt burzliwa. Chciałabym o tym zapomnieć. Powiedział, że to rozumie. I że zawsze będzie na mnie czekał. Wiem, że coś do niego czułam, ale... to nie było to uczucie. Zajęli się mną, gdy byłam sama. Gdy chciałam ze sobą skończyć. Zaopiekowali się mną, choć byłam dla nich obcą osobą. W głębi duszy czułam, że moje miejsce jest tam. Przy nich. Stan pracuje dorywczo, gdzie się da. Jimmy wrócił do szkoły i nie bierze. Środa pracuje za barem, a Walter opiekuje się Zoe. Nie opływają w luksusy, ale nieźle. Nie mówiłam im o przeszłości. I o nią nie pytali. Kochają mnie za to, kim jestem. Czyli dziwaczką, która gada z duchami. Bardzo szybko zaprzyjaźniłam się z Zoe. Dostrzegłam w jej dużych, smutnych oczach siebie z czasów, gdy byłam małą dziewczynką. Wiedziałam, że jest inna, odkąd ją zobaczyłam. Nie rozmawiałyśmy o tym, ale... obie wiemy, że coś nas łączy. W nocy mam wizję. Przerażające. Wmawiam sobie, że to tylko koszmar, ale... sama się okłamuję. Świat teraz może uratować tylko pewna mała dziewczynka. Muszę jej pomóc. Wiem, że mam mało czasu. Gdy raz otworzy się puszka Pandory, nie da się już jej zamknąć. Nie. To nie koszmary. To wizje przyszłych zdarzeń. To było oczywiste. W głębi duszy zawsze to wiedziałam. Potrzebowałam tylko chwili spokoju, aby zrozumieć, co czuję. Powiedziałam Ryanowi, że nasz związek nie ma przyszłości. Nasza wspólna przeszłość była zbyt burzliwa. Chciałabym o tym zapomnieć. Powiedział, że to rozumie. I że zawsze będzie na mnie czekał. Wiem, że coś do niego czułam, ale... to nie było to uczucie. I jak po tym wszystkim, co przeszłam, wrócić do normalności? Czemu ludzie tak tęsknią za normalnym życiem? Narzeczony, praca, odliczanie dni do kolejnych wakacji. Kiedyś tak bardzo tego pragnęłam, ale w końcu zdałam sobie sprawę, że takie życie nie jest dla mnie. I ruszyłam w świat. Widziałam wiele szczelin prowadzących za światem. Znajdują się w najróżniejszych miejscach. W domach, w których duchy straszą. W pokojach motelowych, w których nikt nie chce spać. Żyjemy cały czas wśród duchów. Mieszkają w naszych domach. Śpią w naszych łóżkach. Nie odstępują nas na krok każdego dnia. Wiem, że czają się w mroku.
Tyle mi ciebie brakowało. Czuję jak... jakby część mnie została wyrwana. Cały dzień płaczę. A wiem, że to głupie. Kurde. Tak bardzo za nim tęsknię. Nie tylko Aidena mi brakuje. Dopiero gdy straciłam Ryana, wiem, jak bardzo go kochałam. Teraz wiem, co musiał czuć Nathan. Nie ma nic gorszego, niż świadomość, że już nigdy nie przytulisz bliskiej osoby. Mijały miesiące. Pełne całkowitej bezczynności. I obudziłam się. Nadszedł czas. Czas, by zacząć działać. Zacząć nowe życie. To było oczywiste. W głębi duszy to widziałam. Potrzebowałam tylko chwili spokoju, by zrozumieć, co czuję. I jak po tym wszystkim, co przeszłam, wrócić do normalności? Czemu ludzie tak tęsknią za normalnym życiem? Narzeczony, praca, odliczanie dni do kolejnych wakacji. Kiedyś tak bardzo tego pragnęłam, ale w końcu zdałam sobie sprawę, że takie życie nie jest dla mnie. I ruszyłam w świat. Widziałam wiele szczelin prowadzących za światy. Znajdują się w najróżniejszych miejscach. W domach, w których duchy straszą. W pokojach motelowych, w których nikt nie chce spać. Żyjemy cały czas wśród duchów. Mieszkają w naszych domach. Śpią w naszych łóżkach. Nie odstępują nas na krok każdego dnia. Wiem, że czają się w mroku. Mi ciebie brakowało. W nocy mam wizję. Przerażające. Wmawiam sobie, że to tylko koszmara. Gdy raz otworzy się puszka Pandory, nie da się już jej zamknąć. Nie. To nie koszmar. To wizje przyszłych zdarzeń. Umarłam już dwa razy.
przestałam obawiać się śmierci.